Witam wszystkich, z tej strony Altair. Mamy 32 rok. Listen, Tommy. Rozdział I have a delicate job. Czysta gra. I don't know Mafia. Anyone else who could do it better than you. You're a good driver and you have experience. Well, to make it simple, tomorrow all the best motors are going to race at the city track. And I bet on one kid who's been a favorite. Już mi się podoba. I helped him along in his career a little. I like fast cars, and I said to myself that I could make back a little on that investment. You understand? And then Ralphie starts saying that some European has come over, and his car is certain to win. Ralphie knows cars. He's real good with them. But otherwise, he's a complete moron. Mimo, że jest debilem? What? He couldn't have told me before I bet on the kid? But still, what the hell is a guy, God knows from where, doing here? These are American races. Dokładnie. Me and the consigliere. Cholerny imigrant pewnie jakiś. Because a lot of our boys have bet the same as me, and they certainly wouldn't be happy if they lost their dough. And how would that make me look? Like an old idiot. Tommy, I can't let that happen. We thought with our consigliere. Dokładnie. Musimy walczyć o swoje. If something happens to him, that's no way. It won't be fair play. I won't enjoy my winning at all. Ralph told me that he knows a guy who got to the racetrack. Mam rozumieć, że tam było. Tonight you're gonna go there and take this European's car to a mechanic who knows his way around these machines. He'll take a look at theirs and maybe improve ours. As soon as he's finished working on it, you'll take it back. It's important that the car is back in its Czysta place gra. Before anybody catches on. And don't even think But about crashing it or getting caught by the cops. Are we clear? Yes, boss. If you pull it off, you'll of course get a share of the winnings. Now go. Ralph will tell you where. Jak miło. Okej. A. Właśnie mi się przypomniało, że tu się gwizdało. Wsie do mnie. Jaki posłuszny. Sure, Tommy. You need to go to the city racetrack and borrow that motor there. My friend Bobby works there. Go around back there and along the way is the gatehouse. Tell Bobby that Ralph sent you and Bobby will take you to the car. It's already been agreed with him. Then? You just have to take it to the auto service of my friend Luca Bertoni. It's in Newark under the Giuliani Bridge. He'll take a look at it and tune it a little. And then you just take it back. This should be easy enough. But you gotta get it done before 1:15 a.m. when the guard changes, so that nobody knows that somebody drove the motor in the night. There can't even be a scratch on it, and try to avoid the cops. They mustn't catch you. And how'll I get there? Kurde, wiesz, to, że... Nie wiem, czy to w tej wersji gry, co mam, czy na Windows 7 takie, że... Te dialogi w napisach jakby przycina momentami. O, nawet zacko. Spokój tam. Well, I got something new in. Ain't no big thing to pokazuję, jak mi się otwiera autko. Watch. You just stick a piece of wire in here and twist it a little and you get inside where you gotta join these two wires. Spokój, mówiłem. Yeah, it shouldn't be a problem. Thanks, Ralphie. Now don't you go sparing the gas, Tom. Okay. Good point. Dobra, zobaczmy, jak to szybko popyla. Wygląda jak... Jak to niebieskie casko, ten Falconer, ale to jest... No. Podobny. Oczywiście z nazwy inny.
Taki subert. Mam nadzieję, że nie ma policji o tej godzinie. Mać nadzieję, matką kupi, wiem, no ale... Przepraszam za echo w poprzednim odcinku, tam pod koniec się pojawiło. Mam małe niedopatrzenie przy montażu. Będę musiał zmienić ten klawisz. Kato przegięcie. Jak na razie czysto od klin. Jesteś hardcorem, chłopie. Napalony na dziewczyny. Jest, jeszcze są takie nawet wypierdki, a ja myślałem, że ten, co mam w garażu, to jest najmniejszy. Bobby, to ty? Okej, fajnie. A Super Six to się nazywa, okej. No, nic nie mógł zrobić, nawet kamerką obracać. Spoko. Pewnie się twórcy bali, że większość osób będzie bez niego jechać dalej. Jest, mam władzę nad samochodem. Znów. Fuck yeah. Jestem zajebisty. Hey, we're here, buddy. Come on, we haven't got a lot of time. To już wiem. Okay, is that it? Yeah, buddy, be real careful. Oh, shit. There can't even be a scratch on it. And avoid the cops like the devil, because this car will be real obvious. That's right. In about half an hour, the second guard will come. So you gotta be back by then, buddy. And be real careful, that car goes fast. Maybe it's the fastest car in the world, who knows? Sure, Bobby, no problem. I'll take care of it in a half hour. No i fajnie. Mam nadzieję, że nie dosłownie pół godziny, bo nie mam tyle czasu, żeby nagrywać, no. Serio, ani draśnięcia nie mogę zrobić? Okej, jednak to potrwa pół godziny. O, jeszcze klaksonu nie ma. Ekstra. Ale fakt, szybki.
skończył się facet popisywać, jak widzę. Aha, spoko. Kliknąłem klejusz klaksonu i ludzie zareagowali, tak jakbym faktycznie miał klakson, ale samochód już nie. Fajnie. Ten poker face. Wyobraźcie sobie w rzeczywistości taką sytuację. Jedziecie sobie spokojnie po mieście, a tu jakiś facet rajdówką przejeżdża. Jak byście się czuli? Ja bym pewnie zrobił takie wow. I tyle. Jakiś samobójca? Jak na razie jest dobrze, nie zarysowałem nawet. Hey, you're from Mr. Salieri, right? I'm Lucas Bertoni. Hi, I'm Tom. They say you can take the bite out of this monster. Yeah, I reckon so. Well, you'd better get moving. We only have 27 minutes left. That ain't much time. Rentgen ma w oczach chyba, skoro zauważył zegarek przez rękaw. We'll see what could be done. You can hang out a while. Hey, how's it going in there? Just finished. You can go. But you're gonna have to hurry. Akurat teraz jak wszedłem, tak? First brought it in. Thanks. Mr. Salieri appreciates your work. Sure, give my regards to him. If he ever needs anything again, I'd be glad to help out. I bet on the same driver as him. Słychać było tą radę w głosie. Nie mu pomogę. Myślałby kto. O, mniej czasu mam niż... No dobra, to logiczne. Ale i tak ten... ograniczenie czasowe jakby jest przesunięte. Znaczy się dojechać tutaj miałem czas do... Do północy jakoś. Skuwany. Godzinę reparował mi samochód, a ten dalej tu stoi. Piękna prędkość, piękna. Aż żal zwalniać.
tak na końcu boom i od checkpoint. Ale bym się wkurzył. So you pulled it off, buddy. And the car isn't even scratched. Thanks, Bobby. It really was the fastest car in the world. Sure is. We're lucky you managed it. I bet on the Don's car too. Właśnie, powinien chyba wolniej teraz jechać, nie? I bet on it. So did almost everybody in my neighborhood. I figure the driver's pretty important too. Sure. Well, I won't keep you. Good night. Take care, Bobby. Thanks for the help. Wracamy do szarej rzeczywistości prędkości samochodów. Daleko jeszcze. Może ktoś poprowadzi za mnie. Co? Co to tak wystaje spod samochodu? Dziwne. Będę musiał się przyjrzeć temu, jak dojadę na miejsce. No, teraz już możesz. Jaki drift, jaki profesjonalizm, mam boka hydrantu. Kozak w czystej postaci. Zapomniałem o tym. No i kolejny wóz w naszym garażu, prawda? Prawda. Dobra. Tutaj kończymy. To, co czeka nas za drzwiami w tym oto niezwykłym barze, dowiemy się w następnym odcinku, więc do zobaczenia i siemanko. Bios.